No, przede mną leży tuner do przestrojenia, tuner Unitry. Ja już go tutaj rozkręciłem. Unitra Eltra Stereo tuner T9015 9015. Będziemy go przestrajać. Zobaczcie, jakie wykonanie jest tego sprzętu. Ja tutaj zdejmę może już przedni panel, bo już miałem go zdjętego, bo tak brakuje tutaj jednego pokrętła. To zaraz wstawimy. No i tutaj musimy przykleić te czerwone plastiki, bo poodpadały. Zobaczcie, jaki jest wykonanie. Odważnik na pokrętle. Skala na diodach. Wyskalowałem, żeby cały obrót kondensatora nastawnego się zgadzał. O, koniec ze skalą na diodach. Tutaj mamy potencjometr od góry. Który reguluje nam poziom wejścia, bo to jest sterowane varicapem, czyli napięciem. No, dla mnie to jest wykonanie bajka w porównaniu do chińszczyzny, która jest teraz. Na razie radio jest w starym FM-ie, jak widać. No i odkryłem coś, że tak powiem, ciekawego. Jest tu napis jakiś: ostatni raz zyrkła. Nie wiem, jeśli ogląda to właściciel były tego tunera. To 3.11.2003. Ostatni raz. I nie wiem, co tu jest napisane. Jeśli ktoś tam będzie wiedział, co tu jest napisane, to proszę w komentarzu o jakieś info. No nie mogę rozczytać. Ostatni raz to 3.11.2003. Praktycznie zero kurzu. Ktoś o ten tunerek dbał. Zobaczmy jeszcze, jak inne zakresy się zachowują. MW, weźmiemy długie fale. Tutaj jest jakiś węzełek na środku, widzę. Nie wiem, prawdopodobnie to jest od przełącznika MW, LW. Z tego, co tu widzę, LW, MW, Midway Wave. Nie ma anteny od długich fal, tylko jakaś masa niepodłączona. Nie wiem, czy one w oryginale miały, jak to było rozwiązane. Zaraz zerkniemy do instrukcji. Zróbmy sobie głośniej, bo ja tutaj mam podłączony taki mały wzmacniacz 0,3 W na układzie scalonym. Na razie to mój taki testowy, właśnie żeby podłączyć ten tuner i cokolwiek usłyszeć. No tak, fale średnie, fale długie nie działają. Teraz zobaczymy średnie. Tu mamy oberwaną, o, już widzę, oberwany przewód od anteny. Gdzie on szedł? Nie wiem. Wszystko się okaże po otwarciu instrukcji. No i będziemy go do świetności doprowadzać. Trochę ściszyć. Przede wszystkim najpierw przestroimy głowicę. A potem UKF. A potem zobaczymy, czego tutaj brakuje, bo z tego, co tu widzę, to trochę rzeczy brakuje. Całkiem przyzwoity stan, nie jest za bardzo zniszczony. Troszeczkę tutaj jest powycierane. Tutaj patrzę, jedno pokrętło się zgubiło od potencjometra. To ktoś zakleił taśmo. Oczywiście to ściągniemy, tę taśmę.
Bo założymy później to pokrętełko, bo gdzieś mam jeszcze w oryginale takich pokrętełek różnego rodzaju. Odstrojenia pokrętło jest plastikowe i działamy.